Cześć, Tradingowa Polska, z tej strony Filip i w tym nagraniu pokażę Tobie trzy rzeczy. To znaczy rezultaty z rozwiązania, które nazywamy generatorem zyskownych pozycji na rynku Forex. Druga rzecz to dowiesz się, o jaką strategię ten generator jest oparty, jaka strategia sprawia, że jest tak dużo okazji, tak dużo zagrań, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. I trzecia sprawa to dowiesz się, jak możesz mieć dostęp do tego rozwiązania totalnie za darmo. Także będzie grubo, dlatego zostaw subskrypcję poniżej, zostaw sobie dzwonek, żeby otrzymać powiadomienia o tych nagraniach i nie tylko, no bo pojawia się na tym kanale dużo, dużo więcej rzeczy, między innymi analizy rynku, między innymi edukacja tradingowa od podstaw, rzeczy związane z mentalnością, z psychologią tradingu, dużo, dużo więcej. Niemniej jednak wracając do głównego bohatera tego nagrania, czyli generatora zyskownych pozycji, przechodzimy na ekran mojego komputera i pokażę Tobie, jak właśnie kreował się poprzedni tydzień, ale nie tylko zresztą, bo pokażę Tobie też cały miesiąc marzec. Podsumujemy sobie miesiąc rezultatów właśnie na tym rozwiązaniu. Zanim przejdę, to oczywiście muszę dodać, że wszelkie rezultaty, które zobaczysz, a bardzo ciekawe rezultaty zresztą, nie są gwarancją tego, że będzie to tak wyglądało w przyszłości, że będzie to tak wyglądało zawsze. Niestety, to jest giełda, to jest rynek Forex, wiąże się to z ryzykiem, wiąże się to z utratą kapitału. My tego typu rezultaty, czyli negatywne, również pokazujemy. Nie boimy się tego robić, robimy to transparentnie, więc zresztą zobaczysz dzisiaj również, jak to wyglądało w przeciągu całego miesiąca. No, bywały tygodnie, gdzie nie było wcale tak fajnie, świetnie i kolorowo, natomiast trzeba patrzeć bardziej na to długoterminowo, czy te rezultaty w długim terminie faktycznie się pojawiają, a to akurat spina się. Zresztą robimy tego typu podsumowania nie od dzisiaj, robimy to już ponad rok i kwartał, więc no trochę czasu już to dokumentujemy. I teraz, jeżeli chodzi o ubiegły tydzień, masz dokładnie rezultaty tutaj pokazane, czyli od poniedziałku do piątku, jak to wyglądało. Zahaczamy już tutaj oczywiście o kwiecień. Tych dwóch dni ostatnich, czwartku, piątku, nie będę doliczać oczywiście do podsumowania miesięcznego, dlaczego miałbym to robić. Natomiast w kontekście całego tygodnia, bo tygodniowe podsumowania też oczywiście są, to mamy 477,9 pipsa przez te 5 dni. Po lewej stronie widzisz dokładnie screeny z platformy MetaTrader 4, z platformy handlowej. I na screenach możesz sobie zatrzymać, możesz to przeanalizować, widzisz dokładnie, kiedy transakcje były otwierane, kiedy były zamykane, jaka była wielkość pozycji, kierunek tych pozycji, na jakim instrumencie finansowym, jaki poziom cenowy. Generalnie wszystkie szczegóły, które jeżeli Cię interesują, no to możesz po prostu stąd sobie fajnie wyłuskać. Natomiast jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą i nie masz zielonego pojęcia, o czym ja gadam i czym są pipsy i w ogóle no, chciałbyś tutaj usłyszeć jakieś kwoty, to zrobiłem taki mały kalkulator, natomiast zanim o tym kalkulatorze, to w prawym górnym rogu umieszczam oczywiście nagranie, w którym możesz dowiedzieć się, czym są pipsy, jak je obliczać, o tym, że pips pipsowy nierówny, bo to też jest zależne od pary walutowej, natomiast mniej więcej, żebyś miał taki obraz, już w kontekście czysto walutowym, akurat tutaj dolarowym, to zrobiłem no takie krótkie porównanie. Czyli jeżeli otwierałbyś i zamknąłbyś te wszystkie transakcje w skali tego tygodnia na 0,01 lota, taka by była twoja wielkość tych pozycji, to miałbyś wynik mniej więcej 48 dolarów, tam bez 21 centów. No. Jeżeli otwierałbyś na 0,1 lota, byłby to rezultat prawie 480 dolarów, natomiast na jednym locie wszystkie te transakcje otwarte i zamknięte no, z takim rezultatem końcowym tygodniowym, no to byłoby to prawie 4800 dolarów, co daje bardzo, bardzo fajną kwotę w skali tygodnia. Natomiast tutaj zawsze powtarzam o tym, że żeby otwierać w ogóle pozycję na tak dużej wielkości, dużym wolumenie jednego lota, to musisz mieć do tego odpowiednio również duży kapitał. To nie może być tak, że ty masz na koncie 1000, 2000, 5000 nawet dolarów i otwierasz na jednym locie transakcje, ponieważ zbyt dużo ich nie otworzysz, a no jednak powiedzmy, że strategia czy generator no, tego to wymaga, więc ten money management jest tutaj szalenie istotny, trzeba to brać pod uwagę. No i oczywiście też przykłady takiego money managementu u nas na grupie podajemy. Podajemy również rezultaty w skali dnia, jeżeli chcesz to śledzić na bieżąco, codziennie, to poniżej w opisie tego nagrania znajduje się link do grupy, na której to po prostu robimy. Tak samo jak znajduje się również link do rejestracji, gdzie po niej będziesz miał dostęp po prostu do nagrań edukacyjnych, darmowych, totalnie
z zakresu tradingu, także oczywiście też do tego zachęcam. A teraz przechodzimy sobie do strategii. Strategia, o którą jest oparty generator zyskownych pozycji, jest to strategia PSND, skrót od prościej się nie da, zbiór naprawdę mega, mega prostych zasad, które jest w stanie opanować totalnie każdy. Nie ma tutaj jakiejś super wielkiej filozofii, parę prostych założeń, które przekazujemy co wtorek online o godzinie 20 na spotkaniu totalnie otwartym, także możesz sobie wlecieć i zobaczyć, jak to wygląda od kuchni i samemu dla siebie stać się takim generatorem zyskownych transakcji, generatorem okazji, można powiedzieć, czyli sytuacji, w których to można otwierać pozycje na rynku i z większym prawdopodobieństwem zamknąć się po prostu z pozytywnym skutkiem. To nie jest oczywiście jedyna strategia, którą uczymy też w zakresie takiego naszego głównego programu nazywającego się roczny mentoring. Jest ich kilka. Natomiast jest to strategia, od której zaczynamy, która jest naprawdę, naprawdę prosta do opanowania, więc nic, tylko po prostu czerpać tę wiedzę. Już za moment o tym, jak możesz mieć dostęp za darmo do tego generatora zyskownych pozycji, natomiast jeszcze chciałem dać tutaj taki pogląd na to, jak to wyglądało od początku roku i podsumować miesiąc marzec, bo jest to też na pewno istotne. No i chcemy to robić regularnie, no z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, tak jak od ponad roku. Więc mamy styczeń, podsumowanie, 1625 pipsów, luty 100% skuteczność, niecałe 2000 pipsów zrealizowane i marzec, miesiąc, który właśnie przed momentem minął, mamy 1505 pipsów zrealizowane, skuteczność na poziomie 91% ponad. Jest to na ten moment najgorsza skuteczność w tym roku. Widzimy tutaj na początku miesiąca, że no były stratne pozycje, były jakieś chwilowe, nie chcę tego nazywać problemem, jest to po prostu coś, co jest wpisane w ten biznes, jest to ryzyko, czasami te straty trzeba ucinać, normalna rzecz, natomiast tak jak powiedziałem, długoterminowo wygląda to bardzo fajnie, mamy ponad 1500 pipsów, a od początku roku szybko licząc mamy grubo ponad 5000 pipsów już zrealizowane, po pierwszym kwartale, 82 pozycje w ubiegłym miesiącu, 75 na plusie, 7 na stracie. No i teraz, jeżeli chcesz mieć dostęp właśnie do tego rozwiązania, które daje tego typu rezultaty, to coś, co powinieneś zrobić, to like poniżej pod tym nagraniem, komentarz, możesz napisać na przykład, jaki film chciałbyś zobaczyć na naszym kanale dotyczący oczywiście tradingu, być może masz jakieś pytanie z tego zakresu, także zachęcam, żeby je po prostu zadawać w komentarzu. Jeżeli uzbiera się lajków minimum 25, to spośród osób tych komentujących, więc komentowanie jest bardzo ważne, spośród osób komentujących zostanie wybrana jedna, która dostanie dostęp do tego rozwiązania właśnie totalnie za free, więc wydaje mi się, że warto. Przypominam jeszcze o tej subskrypcji, no bo musisz wiedzieć, że co tydzień jest takie podsumowanie i właśnie na takich podsumowaniach wybieramy osoby z komentarzy, więc warto, żebyś wiedział, że pojawiło się kolejne podsumowanie, być może właśnie to ty dostaniesz to rozwiązanie totalnie za darmo. A zaraz obok, klikając sobie w miniaturkę, przejdziesz do analizy jednego z zagrań już na rynku, jednego z zagrań Pawła. Po intro to the market, czyli po analizie rynku, która była za darmo na naszym kanale YouTube, nastąpiło jej rozegranie konkretnego scenariusza, który dał mega, mega rezultat. Zresztą kliknij i zobacz sam.